Prawdopodobnie każdy jeździec spotkał się kiedyś z taką opinią, że jazda konna to tylko siedzenie na koniu. Co jest oczywiście, dziewczyny, nieprawdą, prawda? Nie, absolutnie nieprawdą. No, nie jest to prawda. To wszystko wiemy. My musimy naprawdę, zawodowi jeźdźcy, którzy startują w zawodach, chodzą też na siłownię, pilnują, żeby mięśnie były w odpowiedniej kondycji, a Tereska panuje nad swoimi mięśniami, które są ulepszane, ich praca jest ulepszana przez właśnie jazdę konną. I mówimy tutaj o pracy nóżek, o pracy rączek, palce, bioderka, oczywiście, kręgosłup. Mięśnie grzbietu naszego, czyli naszych pleców. Rączki. Ręce tak, ale ręce już tutaj, jak się przyzwyczają do trzymania do tego ciężaru wody, tak jak u Tereski, to już jest dużo lżej, nie? Bo to później już samo sobie tak jest. Samoistnie, dokładnie. Tak. Dlatego ale to jest bardzo mięśnie nóg i kor przede wszystkim. Dlatego to jest bardzo ważne. Ludzie się bardzo długo uczą jazdy konnej, żeby tą pracę mięśni skoordynować. Tak. To jest niesamowicie ważne, żeby wiedzieć, gdzie użyć jakiej siły, żeby koń dobrze zrozumiał nasze prośby do niego. I właśnie Tereska sobie bardzo dobrze dzisiaj z tym radzi. Także Brody tutaj jest świetnym nauczycielem, on doskonale o tym wie. Tak. Zupełnie inny balans, zupełnie inaczej się rozkładają siły. Później jak siada na siodło, to jest to wszystko jak bułka z masłem. Bo tutaj jest dużo stabilniej, jednak to siodło ją trzyma z każdej strony. Ale ona też potrafi siedzieć, po prostu panować nad ciałem. No, inną świadomość ciała, bo Tereska przez jazdę konną buduje świadomość swojego ciała. Ona już doskonale wie, którą ręką ruszyć, jak złapać wodzę, w jaki sposób czego użyć, prawda? Wie, że jak się skręca, trzeba najpierw popatrzeć, później za tym idzie całe ciało. Także to z tygodnia na tydzień nam się kształtuje, nie? Tak myślę. Tak to przynajmniej wygląda. My się zbieramy, lecimy dalej, tak. A przy okazji chcielibyśmy jeszcze zaprosić do wsparcia naszej akcji, bo nadal trwa. Przypominamy o tym, to jest bardzo ważne, bardzo fajne i jest to też dobre dla innych ludzi. Uważam, że ta akcja powinna być wspierana jak najbardziej, także zapraszamy do odwiedzenia zbiórki Wierzchem bez barier. Do zobaczenia. Do zobaczenia.